Dzień dobry Państwu, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. Orkan Szczerczykowice zakończył rundę jesienną w grupie zachodniej Sportrak czwartej ligi. Wciąż jednak nie wiadomo, czy drużyna z gminy Prochowice ostatecznie przystąpi do rundy rewanżowej. Kolejny rok podopieczni Eugeniusza Oleśkiewicza byli wymieniani w roli faworytów do zwycięstwa w lidze. Tym razem jednak czołówka okazała się być bardziej wyrównana, a Orkan zanotował już 4 porażki. Tamta wiosna była dla nas bardzo owocna, szliśmy równy z równym Zagłębiem, oni wygrywali, my wygrywaliśmy. Teraz gdzieś tam te zespoły z czołówki się pozmacniały, ta czwarta liga wydaje mi się, że jest mocniejsza niż w tamtym roku i gdzieś o te punkty ciężko. Fajnie, że czwarta liga jest silniejsza, tym bardziej, że ten prestiż na pewno jest większy tej czwartej ligi i mam nadzieję, że na wiosnę pokażemy ten Orkan z tamtego sezonu. Jak się okazuje, czwarte miejsce na półmetku sezonu to jednak najmniejszy problem dla zespołu z Szczerczykowic. Jeszcze przed świętami powinniśmy poznać decyzję dotyczącą dalszego funkcjonowania klubu. Już teraz mówi się o tym, że kilku zawodników może odejść do KS Legnickie Pole. Dobry początek rundy jesiennej, a zdecydowanie słabsza końcówka. Tak wyglądała forma KGHM Zanam Polkowice na półmetku sezonu w trzeciej lidze. Polkowiczanie w tym sezonie mieli być jednym z faworytów do awansu do drugiej ligi. Początek sezonu potwierdzał te przypuszczenia, bo podopieczni Kelejda Nobiego spisywali się bardzo dobrze. W końcówce jednak złapali zadyszkę, przez co ostatecznie spadli na 6. pozycję w tabeli. A na pewno to tę rundę nie jesteśmy wszyscy zadowoleni. Przede wszystkim ja i zespołem i mieliśmy inne cele, inne wspólny taki pomysł do tego punktu, który robiliśmy. Oczywiście będę trzymać kciuki, że będę lider nie wygrywać, żeby ten duża różnica była, ale myślę, że pokazywaliśmy zeszłą rundę wiosnę, że i dlatego różnica była, kiedyś 18 punktów, a przyjechaliśmy aż na 5 punktów, to jesteśmy w stanie. Tylko musimy znaleźć u siebie tego gniew, tego ego, przede wszystkim to zło sportowe, żeby kontynuować to. Duży wpływ na miejsce w tabeli miały 3 porażki poniesione w końcówce rundy. Mamy jakość, ale nie jesteśmy w stanie tego cały czas trzymać, tego jakość nasz. Mi jest przykro, ja naprawdę zasługujemy na dużo więcej, pokazujemy, że ta drużyna ma pomysł, chce grać piłkę, gra bardzo, może na tym poziomie za bardzo ładny, ale niestety musimy napracować właśnie na tego mentalność, które musimy po prostu poprawić, być więcej odpowiedzialny i konsekwentny do tego wszystkiego, czy ofensywne, czy defensywne. Polkowiczanie w 17 meczach zdobyli 27 punktów. To była dobra runda dla Iskry Księgienice w klasie okręgowej. Podopieczni Remigiusza Postrożnego, którzy doznali sporych osłabień przed sezonem, na półmetku zajmują 8 miejsce. 6 zwycięstw, 4 remisy i 5 porażek to bilans drużyny z gminy Lubin w tym sezonie. Szkoleniowiec zespołu nie ukrywa, że jest zadowolony z takiego bilansu. Zdecydowanie uważam, że duży potencjał brzmi. Jak tylko wykrystalizuje się kadra, naprawdę to myślę, że w drugiej rundzie spokojnie możemy sobie grać, możemy grać dalej i będziemy na pewno punktować w tych meczach. Wiadomo, no chciałbym podkreślić też, że praktycznie non-stop dokuptujemy tych nowych chłopaków, też muszą uczyć się tej gry w tej okręgówce, dochodzą do nas i myślę, że spokojnie damy radę. Pozycja Iskry mogła być jeszcze wyższa, jednak w 3 ostatnich meczach zdobyła tylko 1 punkt ze Spartą Rudna. W ostatnim meczu rundy jesiennej ich rywalem była natomiast Prochowiczanka. Mi się zdaje, że nawet to nie była taktyka, to po prostu gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Byliśmy dosyć wysoko pressingiem, zaczęli troszeczkę się gubić, długie piłki grali do napastników, ale myślę, że naprawdę ta druga połowa w naszym wykonaniu była zdecydowanie lepsza. Drużyna z Księgienic na półmetku sezonu zajmuje 8 miejsce w tabeli. To był sport. Państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego dnia.